Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Hot Pursuit. Wracajmy do starego NFS-a i zobaczmy, co tam słychać. A słychać tutaj dźwięk silnika McLarena F1. Jedziemy w góry i robimy podgląd trasy. Gaz do dechy, tak powinien wyglądać McLaren F1, nie to co w Wordzie. I wchodzimy w zakręt. Yeah! Zobaczcie sobie, bez jakichś kominów, jakichś zbędnych pierdół elitarnych, prawda? O! To jest to! Tego mi w Wordzie brakuje! Stokowego McLarena F1. Mogę się nim nacieszyć tylko w Need for Speed Hot Pursuit. Ale spokojnie, jeszcze wam pokażę jedno super auto. Teraz zobaczcie, jakie to będzie. Coś, na co czekacie w Wordzie na pewno, żeby zdobyć, żeby mieć w swoich łapskach. O! O! Udało się wyminąć. Ciężko się tu jeździ, ale jakoś daje radę. Jak widzicie, są to bardzo fajne tereny. Moje ulubione? Śnieg. Górzyste, prawda? Naprawdę bardzo sobie fajnie zapamiętałem ten odcinek, tą trasę i zawsze jakoś mi się mi przychodzi do głowy właśnie McLaren i te górskie tereny, gdy przypominam sobie Need for Speed Hot Pursuit. Trochę słabo mi poszło, ale muszę wam powiedzieć, że ciężko mi się teraz gra w HPK. No, już dawno nie grałem. Wygląda ta gra świetnie. Tylko trzeba się trochę przyzwyczaić. Dobra. Okej, gaz do dechy. Jak widzicie, tutaj wysuwa się spoiler z tyłu, taki malutki. Taka malutka deseczka. Szkoda, że właśnie nie ma takich smaczków w Wordzie. Ale pod względem technologicznym Word jest niestety mniej zaawansowaną grą. Nie ma co wymagać od niego zbyt wiele, prawda? A jest fajny też na swój sposób. To też jest atut. Jadę dość kiepsko, ale to nic. Tak właśnie wygląda McLaren. Kurczę, mogłem przed samą metą zatrzymać kamerę i pokazać wam go z różnych stron, ale nie ma na to czasu. Zaczynajmy wyścig. Teraz będziemy na jakimś pustkowiu, w scenerii pustkowia, w samochodach Hyper, czyli Bugatti Veyron, Koenigsegg Agera, McLaren F1. Ale ja tym razem mam Bugatti Veyrona Grand Sport, wersję bez dachu. Chociaż ja osobiście wolę z dachem, bo wtedy ten Veyron ma taki fajny kształt. Ale taki też może być. W ogóle bardzo mi się podoba tutaj hood, lusterko, zegary. Fajnie to wszystko wygląda. Dźwięk silnika Bugatti Veyrona. Tego nie doświadczycie już w nowym NFS-ie. Mam tu na myśli... Oj! Mam tu na myśli... Oj. Co ja mam na myśli? Need for Speed Most Wanted. Tamten Bugatti Veyron troszeczkę inaczej brzmiał, prawda? Też fajnie. I też te samochody fajnie brzmiały w Most Wanted, ale już inaczej. Tutaj brzmi tak pasowo. Nie wiem, bardziej mi się podoba po prostu. Wow, nie ma jakiegoś specjalnego powodu, ale skopałem. Wyprzedza mnie Koenigsegg Agera i
gonimy. Tutaj jest zaimplementowany system tunelów aerodynamicznych, więc mogę Koenigsegga gonić nawet bez nitra. I zobaczcie, bye. Okej. Teraz tylko wyrób się, jest! Bochenku. Jedźmy. Wow. No, teraz. Okej. Elegancko. No, o Jezus! Mało brakowało, bym się rozwalił. Świetnie Bugatti wygląda. W ogóle ta gra, efekt prędkości jest tutaj zabójczy po prostu. Możemy tutaj jechać podczas całkowitej nocy, zgasić sobie światła i nie widzimy wtedy absolutnie nic. To jest świetne. Zobaczcie sobie na to. I gaz do dechy. O kurde. Aż się jeży skóra na klacie, znaczy skóra włoski. Gonią mnie tam, ale nie mają szans. Mam nadzieję, że dobrze słyszycie dźwięk tego silnika, tego Veyrona. I teraz trzymajcie kciuki, ostro będzie! Aj! Nie udało się. No jak trzymaliście kciuki? Ach, jeszcze 6 km przede mną. Spora droga. Radę, czy też nie? Zobaczymy. I wchodzimy elegancko. Super. Jeszcze jeden zakręt, ale dosyć gładki. Powinno pójść bez problemu. I tak się właśnie stało. Yeah. Pięknie. To co? Kiedy ze mną zagracie w HPK? Co? Tak w oczekiwaniu na Need for Speed Rivals. Bo z tego co wiem i z tego co też wy pewnie wiecie, Rivals będzie się opierał właśnie na podobnych zasadach co Need for Speed Hot Pursuit, czyli ściganie się z policją. 1 km do mety. Wiecie co? Tutaj jest coś takiego jak tryb foto. Możemy zrobić naprawdę ładną fotkę naszego samochodu. O, zobaczcie. On ma podwójny spoiler z tyłu. Jeden jest taki wysuwany. Ja myślałem wcześniej, że ma tylko jeden, ale widocznie... Pokaż sterowanie. Okej, dobra. Ale widocznie, widzicie, tu ma jeszcze jeden taki wysunięty. Ja nie wiedziałem, że on się wysuwa również łącznie z tym, co się wysuwa tak do góry. Fajnie. Tak wygląda gościu w środku. Zobaczcie, jak to wszystko można z bliska sobie zobaczyć pod różnym kątem. I zrobić ładną fotkę. Tak, jeszcze chcę trochę przechylić sobie. O, może tak. Ciach, złapiemy całego Veyronka. Może tak. Okej. Okay. I uwaga, jedziemy dalej. Elegancko. Ale to nie jest ostatni samochód, jaki chcę wam pokazać. Trzecim samochodem, jaki wam pokażę, będzie... Zaraz się dowiecie. Trasa, slideshow oraz... McLaren Stirling Moss. I gaz do dechy. Możemy sobie tu zgasić światło i zobaczcie, jest masakra. Nie widać zupełnie nic. Stirling Moss również ma kapitalny dźwięk silnika.
prowadzenie ma całkiem dobre. Ciach, czy to nie jest piękne? Tak jest. Nie mogę się doczekać, kiedy w Wordzie będą też drifty. Elegancko i drift, i gaz do dechy. Pięknie. Zobaczcie, jak ten deszcz rozbija się o przednie elementy tego samochodu. Wygląda jak to kapitalnie. Ogólnie jestem pod wrażeniem, bo wracając nawet do tej gry, nie jest to nowa gra, i wracając do niej po kilku latach, stwierdzam, iż dalej robi wielkie wrażenie, jest fajna pod względem oprawy audiowizualnej, jak i wozów, jakie mamy tutaj do dyspozycji, prawda? Jak również właśnie cała ta otoczka i wszystko trzyma się do kupy. Nie odczułem tego zbytnio w nowym Need for Speed Most Wanted, dlatego że, nie wiem, jakoś całe to driftowanie nie pasowało mi do miejskiego klimatu. Znaczy, opcja jest taka. Need for Speed Most Wanted nowy nie podoba mi się z tego względu, że po jakimś czasie się po prostu nudzi. Całe to zdobywanie czasów, mało opcji rozwoju jakiegoś swojego bohatera. Właściwie nie ma ich wcale. Także nabijanie czasów i tylko tyle. Zdobywanie jakichś tam części, ale one nie dają dużo frajdy, bo jakoś tam lekko zmieniają po prostu osiągi naszego samochodu. Nie zawsze poprawiają, po prostu zmieniają. To też nie jest fajne, znaczy jak dla mnie. Brakuje mi tuningu. Brakuje mi czegoś takiego, co jest na przykład w tej grze. Nie był to zbyt zły NFS, w sensie Most Wanted, i bardzo fajnie mi się w niego grało, ale niestety nudził się. I Need for Speed Hot Pursuit, ten, w którego gram teraz, również się nudził. Ale bardzo miło jest do niego powrócić. Nowy osobisty rekord. Kurczę, przynosicie mi farta. Jestem na pierwszym miejscu. Pokonałem kogoś. Tomasiego o 4 sekundy jakieś, niecałe. Także cóż, ja jestem, kurczę, bardzo podekscytowany, że mogłem wrócić do tej serii. No, do tego NFS-a po prostu, do tej części może tak, bo w tą serię gram przecież na bieżąco. No i cóż, jeszcze może wam coś pokażę, ale to w innym czasie. A tym razem się z wami żegnam, taki krótki odcineczek zrobiłem z HP-ka, żeby przypomnieć sobie parę elementów z tej gry. No i zapraszam was ponownie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten mały odcineczek. Trzymajcie się, na razie, cześć.